Polskiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zaskarżył obecnym dniem na Bokandzie po rozpoznaniu w dniu dzisiejszym na sprawie. Sprawy ze skargi Aleksandra Kwieka na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z 8 kwietnia 2021 roku. O numerze wskazanym w sentencji. W przedmiocie kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku czasowego ograniczenia prowadzenia działalności uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej z dnia 12 lutego 2021 roku o numerze wymienionym w rozstrzygnięciu. Zasądza Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na stronę skarżącej ponad 4500 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Proszę siąść. Jeżeli chodzi o moją sprawę, to oczywiście uzasadnienie zostanie sporządzone na piśmie, doręczoną stroną. Zainteresowanej publiczności, w publiczności to nie będzie również dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń informacji o sprawach już w wersji zanonimizowanej, wystarczy prawa sygnaturę. A pokrótce, to co legło przede wszystkim u podstaw niniejszego rozstrzygnięcia, to to, co zresztą pełnomocnik podkreślał dzisiaj, czy zaznacza również swoje wypowiedzi ustnej w sprawie, a mianowicie podstawa prawna, która tutaj budzi największe wątpliwości w tej sprawie, to jest to, w jakim brzmieniu 48a miało zastosowanie w sprawie. Czy tak, jak zrobił to organ w brzmieniu sprzed wprowadzenia zmiany z jesieni 2020 roku, czy też w brzmieniu i obowiązującym później od 21 stycznia 2021 roku, czy też w brzmieniu obowiązującym w tym przedziale pomiędzy. Sąd nie podziela w tym wypadku argumentacji, która została przytoczona w odpowiedzi na sprawie, w uzasadnieniu decyzji, przez tym odpowiedzi na sprawę, że należało stosować ten artykuł 48a i cały ten rozdział dotyczący poświęcony karom, tak jakby ta zmiana nie została wprowadzona, nie miała na wpływu na inne sprawy. W ocenie sądu, tak jak to zresztą wynika z regulacji ustawowej, wszelkie ograniczenia powinny wynikać jasno z przepisów, w szczególności wszelkie ograniczenia, czy to prawa obywatelskich, czy z powodu prowadzenia działalności gospodarczej, muszą wynikać z ustawy. Tymczasem skutek burza ustawodawczego, niedopatrzenia sądu, to nie wynika, istotne jest jak kształtem przepisów obowiązujących w trakcie, kiedy prowadzone były uskarżącego w kontrole, które wykazały łamanie istniejących ograniczeń. Bo same ograniczenia jako takie były wprowadzone, to nie budzi wątpliwości. Natomiast kwestia, czy można za nie ukarać, czy nie. W ocenie sądu, biorąc pod uwagę to nowe brzmienie artykułu 48a, na który powołał się, a to jest norma prawna, na którą powołał się organ orzekający w sprawie, to nowe brzmienie zapewne z intencji ustawodawcy miało być dodanym przepisem do istniejącej regulacji prawnej. W istocie rzeczy przez niedopatrzenie, bo to już, jak są zaznaczone, nie wnika to. To nowe brzmienie zastąpiło brzmienie artykułu 48a regulującego właśnie te kwestie związane z możliwością nakładania brzmienia. Ale sąd nie bada intencji ustawodawcy, a przynajmniej nie w tym kształcie, tylko co najwyżej przy interpretacji jego przepisu. Natomiast przepis został obowiązkowo w brzmieniu takim, a nie innym, a w tym momencie nie istniała materialna prawna podstawy do stworzenia kary w tym kształcie. Z tego też zasadniczo powodu sąd uchylił obie decyzje. W zasadzie generalnie można nakazać nawet organu umorzenie postępowania, ale to już jest sprawa oglądu, jak to finalnie zakończą. W każdym razie to brzmienie artykułu 48a obowiązujące w trakcie od tam 8 do 19 stycznia 2021 roku, kiedy ważącego były prowadzone kontrole, nie uzasadnią wymierzenia tej kary. Zbędne w tym momencie staje się niejako dalsze dywagowanie, czy notatka policji może być dowodem przesądzającym o udowodnieniu tych naruszeń, czy też nie. No to jak już nie ma w tym momencie zasadniczego wpływu na linii tej sprawy. To wszystko na dzisiaj, tak jak są zaznaczył, dokładne zasadnienie będzie sporządzone z urzędu na piśmie, by otrzymają niejako stronę. Jeżeli Państwo by się chcą to dokumentować, to prosiłbym z takiej odległości, żeby nie przeszkadzać. Proszę pana, taka, żeby nie przeszkadzać, dobrze? Ja nie przeszkadzam. Ja tutaj robię swoją robotę, mam robić swoją robotę. Czy wy uczestniczycie w tym działaniu opresyjnym teraz? Czy będzie pan świadczył w sprawie wytrachowane, ale teraz pani weźmiemy? Okej. Pan ma na to zawiadomienie? Zostaje panu dane jako potencjalne świadectwo. Ani z sanepidu dotykała maski ręką. Kolejny raz poprawia sobie tą maskę. Czy panie są tutaj w związku z otwarciem lokalu wczorajszym?
Bardzo proszę o odpowiedź. Panie już są teraz... Zakończyły Pani tam działania, może mogą Pani swobodnie rozmawiać. Zadaję Pani proste pytanie. Z kim mamy się kontaktować dzisiaj? Ze stroną internetową się mamy kontaktować. Przypominam, restauracja U Trzech Braci jako jedyna zdecydowała się, że otworzy po prostu legalnie. Więc tak jak mówię, lokal jest otwarty tylko dla ludzi odważnych, którzy nie obawiają się i nie widzą nic złego w tym, że policja, bo policja może sobie przyjść, no legitymuje i na tym się zakończy. Przypominam, że dzisiaj tylko jest element zastraszania. Nie macie podstawy prawnej tutaj ludzi legitymować. Panowie, kto jest szefem tej akcji? Kiedy będziecie Państwo uprzejmi opuścić ten lokal, ponieważ jak widzicie, klienci nie chcą pokazać swoich dowodów osobistych. Pan pracuje, który pan przedstawia, więc to pan powinien zadbać. Panie policjancie, tam jest bardzo tłoczno, wszyscy się duszą. Co pan... Proszę przekazać ludziom, że mogą wyjść, my ich nie zatrzymujemy. Ja już to powiedziałem kilkakrotnie. A dlaczego policjanci nie chcą? Ale to policjanci dbają o zdrowie nasze. Dlaczego policjanci nie chcą wyjść? Policjanci tam już nie mogą wyprowadzać na zewnątrz, prosić jednym po jednym? Nie mogą tak, muszą robić takie, że robić tłoki? No i tak, robi się tłoczno, ludzie się denerwują, więc... Kolejny raz powtarzam, że myśmy tam nikogo nie zatrzymywali. Czy będzie nadal podejmowana interwencja? Nie wiadomo. To po prostu teraz, no, policjanci czekają. Prawdopodobnie przyjedzie... Do auta sobie siądźcie, będziecie marzło. Zobaczcie, jaka maska. Plutony. Plutony. Dwa plutony wjechały, szturmowe, z bronią, z pałami, wjechali na piknik, kobiety, dzieci, 2 stycznia. Dzwoniłem nawet do was, skierowana nie dodzwoniłem. Do obywateli, tak była broń skierowana. Policja kryminalna. Czy pan tutaj jest w jakim celu? Nagrywam. A w jakim celu te nagrywania są? Nagrywam interwencję. Tutaj są policjanci jeszcze. I podejrzewam, że jak dojadą Katowice, teraz nie wiem, czy tu jeszcze zobaczycie, tam są w środku policjanci. Tak, tam w środku siedzą też już policjanci, którzy prawdopodobnie będą gotowi. Teraz jeszcze nie wiem, zaraz czekają, chyba tutaj mamy też w środku siedzą, tak, też tam siedzą policjanci, więc mamy, no, samochody policyjne, przypominam, lokal. Krzysztof Święczyk, sierżant sztabowy. Krzysztof Święczyk, tak? To jest moja legitymacja poselska. Proszę mnie przepuścić. Proszę bardzo. Pan nie. Ja tam mam plecak zostawiony. Moment. To już nie wolno wejść, ten lokal jest zamknięty, że go zamykacie? Nie, ja idę po swojego. Nie jest do końca tak, że nie wpuszczają wszystkich. Wszyscy klienci, którzy mają odbiór w restauracji, panowie będą wpuszczać. A podejrzewam, że wszyscy macie odbiór. Przepraszam, ja chcę dokończyć tego wywiadu. No to schodzimy. Wydał tutaj jakieś rozporządzenie, tak? Wydał? Pojedynczo. Jak pojedynczo? Proszę, nie krzyczeć. No to ja nie mówię, nie krzyczę, bo jest głośno. Tak pojedynczo. Jak pojedynczo? Pojedynczo wchodzimy. No dobra, to jest pierwszy. No to jeden pierwszy. Proszę zaczekać. Panie policjancie, czy ta chwileczka już minęła? Bo nie wiem, tam już mogę wejść? Tak, dziękuję. Widzicie? Teraz mogę. Teraz policjanci. To jest znowu zabawa w kotka i myszkę trwa. Teraz powiedzmy znowu odbiliśmy lokal. No pewien... Krótki, obawiam się. Odbiliśmy lokal, tak? I co? I to są takie przekomarzania. No co powiedz to? Specjalnie, żeby tutaj z górek przyjechali, żeby bronić ten lokal. Super, super. Dziękujemy. Dziękujemy. Tu chyba się zwijają chłopaki, tak? Czy zmieniają sprzęty? Jak to tu na Głębokiej, ile było tych samochodów? Na Głębokiej były 3. Wolność! Wolność!
Można. To jest niesamowite, ludzie, że my się cieszymy, że kurczę, weszliśmy do lokalu. Że weszliśmy do lokalu i to naprawdę w życiu bym nie pomyślał, że człowiek się może tak cieszyć z tego, że ktoś go wpuści do lokalu. Jak się czujecie, że wywalczyliście wolność? Brawo! Brawo! Wychodzi na to, że jednak lokal może być otwarty, no bo policja odjechała. Proszę Państwa, jest to dla nas oznaka, że lokal jest może być otwarty.